Cześć, tu Damian. W dzisiejszym odcinku dalej kontynuujemy czynności związane z budową domu, a mianowicie robieniem strzemion na belki zbrojeniowe, które są niezbędne w każdym domu. Strzemiony wyglądają w taki sposób, tak, to jest strzemiono, jakby ktoś nie wiedział, tak wyglądają gotowe belki wraz ze strzemionami. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób wykonują się te strzemiona. Na początku, zanim przejdziemy do samej czynności wykonywania strzemion, trzeba zacząć od niezbędnych czynności. To znaczy mieć stół stabilny, na którym będziemy gieli strzemiona. Tak to wygląda, mniej więcej. Dobrze. I aby giąć strzemiona potrzebujemy oczywiście giętarkę, która służy do tego. Ta jest jedna z najtańszych, kosztuje jeszcze nawet jest cena 166 zł, nie będę marki podawał. Tak to wygląda giętarka, składa się z czegoś metalowego, powiedzmy podstawy oraz wajchy, którą gniemy strzemiona. W jaki sposób teraz musimy ją przytwierdzić do stołu, aby też była stabilna, ponieważ już jest jeszcze ruchomo, tak? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo gwoździami, przybijając je młotkiem, tradycyjnie, bądź też drugi sposób, który ja też preferuję, wykorzystując wkrętarkę, tudzież młot udarowy, wkręcając i tym samym będziemy mogli potem możliwość wykręcenia potem tego. Wkręty są do odzysku. Są cztery dziurki, jak widzimy, w każdym rogu trzeba wkręcić. Sprawdzamy, czy giętarka jest. Trzyma się? Tak, trzyma się. Dobrze. Teraz może, zanim przejdziemy do gięcia strzemion jeszcze, pokażę Wam, jak wyglądają strzemiona. Strzemiona są to właśnie druty z przekroju 6 mm wyginane w dwa sposoby. Mamy dwa rodzaje strzemion. Jest to tradycyjne strzemiono, które wygląda w ten sposób. Zwróćmy uwagę na boki. Boki są robione pod kątem 90 stopni. Tak? Plus boki. Wszystkie tutaj. Te z kolei, jak zauważymy, różni się od tego, że tutaj wystają takie dwa, można powiedzieć, jakieś wgięcia do środka, tak? Widzimy to. I teraz tak, czym się jeden różni od drugiego? No, to jest wersja prostsza i na większości budów coś takiego się wykorzystuje. Przejdzie to, będzie spełniało wszystkie swoje funkcje. Aczkolwiek te jest strzemiono, jest mocniejsze i bardziej zalecane, ponieważ te pręty, które wystają tutaj, sprawiają, że gdy belka zbrojeniowa będzie już w betonie, mocniej się tego trzyma. Mocniej się trzyma betonu, tak? Trudniej to wyrwać ewentualnie potem. A więc zatem te strzemiono możecie zrobić, za chwilę pokażę w jaki sposób takie zwykłe strzemiono się robi oraz takie. Dobrze, mamy czym jest giętarka, wiemy co będziemy robić, czym są strzemiona. Dobrze, w jaki sposób w takim razie mamy zrobić strzemiono? Potrzebujemy druty, tak? Tak jak powiedzieliśmy, jest to drut, więc potrzebujemy druty. Jakie one teraz powinny być długości? Wszystko zależy od tego, jakiej długości mają być strzemiona. Jeżeli dla moich potrzeb próbujemy strzemion, to znaczy prostokąta o długości 30 cm na 20. I w jaki sposób obliczyć, na ile mam obciąć pręt? Pręt, taki pręt właśnie, żeby tak to wyglądał, na ile mam go obciąć? Jest to prosto matematyka, ponieważ skoro mamy dwa boki po 30, tu jest 20 i 20. Wszystko łącznie razem sumujemy, wychodzi 100, tak? Potrzebujemy jednak tego na zakład, tak? Czyli tu są dodatkowe centymetry, tak samo i tutaj. 30, 30, 20, 30, tak? Czyli łącznie, no, pomyliłem się, tak? 30, 20, 30, 20 plus jeszcze tutaj. Czyli skoro wychodziło nam 100 cm, potrzebujemy dodać tu na 10 cm oraz tutaj 10. Łącznie daje nam 120 cm, tak? Pozwoliłem sobie wcześniej już przygotować pręty, które za chwilę będziemy wyginać, tak? Oczywiście rękawice muszą być, tak, do tego zalecam. Trzymajmy się zasad BHP. A kask? Kasku nie potrzeba do tej czynności. Dobrze, zanim jeszcze zejdziemy do samego wyginania, musimy wiedzieć, odznaczyć na giętarce. Proszę przybliżenie tutaj. Tak. Potrzebujemy boku od 30 cm, więc skoro bierzemy teraz metrówkę i od punktu tutaj zgięcia zewnętrznej strony rysujemy sobie bądź wkręcamy na stole miejsce 30, tak? I to będzie nasze pierwsze zgięcie. Drugi z kolei bok będzie miał 20 cm. A więc robimy analogicznie, bierzemy, tu jest nasza kreska, tak, i tu jest 20, 30, 20.
No i wszystko wiemy. Wygnanie strzemion zaczynamy od włożenia strzemion. Od zrobienia tych zakrętów. To pierwsze widzimy, to jest pierwsze gięcie, to jest zagięcie na strzemiono. Czyli w tym momencie bierzemy, ja biorę tutaj około, jest to około 10 cm. Bierzemy teraz, tu przytrzymujemy. Zrobiłem sobie deseczki, na których elegancko druty są. I teraz ruchem, nie wymaga to wprawy, zaginamy. Daje nam to teraz coś takiego, tak? Widzimy. Mamy teraz to. Wyginamy teraz bok 30 cm. Pręt musi znajdować się poziom oczywiście w żłobku tutaj. Kiedy widzimy, że jest 30, jedną ręką przytrzymujemy sobie tutaj pręt, aby był w poziomie równo. Drugą ręką, kiedy widzimy, że już jest 30, bierzemy i delikatnym ruchem sprawdzamy tutaj, żeby był kąt 90 stopni. Jeżeli jest 90 stopni, teraz przykładamy do drugiej kreski, ponieważ ten bok miał mieć 30, ten z kolei 20. Bierzemy drugą kreskę, analogicznie, tutaj przytrzymujemy w poziomie i znowu zaginamy. Daje nam teraz to coś takiego, tak? Skoro tu było 30, 20, z powrotem potrzebujemy boku 30 cm. A więc do kreski dłuższej. Tak? Trzymamy w poziomie i zaginamy. Sprawdzamy, czy wszystkie... Musi być teraz każdy kąt 90 stopni. Widać, że coś tutaj nie gra, ponieważ nie stykają ze sobą. Musimy dogiąć, tak? Jeżeli się przyjrzymy, widzimy, że tu nie jest 90, tylko powiedzmy jest troszeczkę więcej. O. Już w tym momencie jest tak, jak powinno zostać. Bierzemy teraz... Zostaje nam ostatni bok, czyli ostatnie zagięcie, tak? Mhm. Czyli ten pręt musimy teraz tutaj. Bierzemy w ten sposób. Przyciskamy i wyginamy. Otrzymaliśmy strzemiono 30 cm na 20. Dobrze. Mamy pierwszą, tak? Pierwsze strzemiono mamy. Tu jest wszystko w porządku. Teraz sposób ten pierwszy, który wcześniej pokazywałem, to znaczy proste wygięcie. Kwestia jest podobna. Jeżeli bierzemy tylko teraz zamysł do końca, musimy patrzeć, żeby i tutaj się znajdował kąt 90 stopni. 30, 20, 30. Delikatna poprawka. Jest 90 stopni i mamy gotowe strzemiono, tak? Jedno jest takie, drugie jest takie. Ja preferuję ten po prostu sposób. Ten jest łatwiejszy po prostu. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że byłem w stanie Tobie pomóc. Zachęcam Cię gorąco do subskrypcji, do dalszego obserwowania mojego kanału, który mam nadzieję z każdym filmikiem będzie się poszerzał. Zostaw lajka, łapkę w górę. No. Do zobaczenia. Cześć.